Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj, jak widzicie, są już elementy kabiny u mnie na garażu. Kolega Marcin wypiaskował i muszę się zabrać za malowanie, żeby po prostu z powrotem ruda rdza nie wkroczyła do akcji, nie zaczęła znowu osiadać się na tych elementach. Kabinka już ładnie tutaj się prezentuje. Jeszcze gdzieniegdzie jakieś są mankamenty, ale to już zrobimy później, jak będzie po prostu zapodkładowana, żeby no rdza nie chytnęła tego, bo jak wiecie, teraz jest okres taki deszczowy, że po prostu wilgoć w powietrzu zrobi robotę, a tak to poleci szybko podkład na to i będziemy malować. Właśnie zaraz farby już mamy rozrobioną, to jest taki szary podkład z firmy Zenox. Dzięki Sebastian za farby do projektu T25. No i zabieramy się za malowanie blach dachu. Później przejdziemy do malowania kabiny. Także nie ma co przedłużać. Robimy robotę, bo czas nagli. Mamy wszystko na tą chwilę już pomalowane, trochę podkładem. Teraz po prostu to nie zardzewieje. Trochę się zeszło, no i trochę farby też wyszło na to. Gdzieś jakieś z półtorej godziny mi to zeszło z malowaniem, no w sumie może godzina z hakiem takim niedużym. No tutaj niestety ten garaż, jak widzicie, jest dość mały, żeby pomieścić wszystkie elementy. No ale już na kolor taki już gotowy będziemy malować mniejszymi partiami. Jeszcze niektóre elementy są, że tak powiem, do poprawek, no ale to chodziło głównie o to, żeby je zabezpieczyć przed rdzą. Tak się to prezentuje na tą chwilę. Później jeszcze coś najwyżej dogram z innych działań związanych z tymi elementami. Gadali razem. Kamekę. No to witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Piotruś. Dawno mnie nie było na tym kanale. I jest taka akcja, że Stachu maluje kabinę. Coś w końcu się rusza ta robota z Ruskim. Po sezonie stania w garażu. Kabinka wypiaskowana, elegancja Francja i takie te sprawy. No, jak to powiedział Staszko, musi być zrobione jak trzeba, a nie na odpierdol się, bo to się mści na nas. Czerwień. Miłość. Której nigdy nie ma. Której nigdy nie ma. No cóż, no i teraz już na gotowo malujemy. No i prace posuwają się do przodu. Otóż to. Małymi kroczkami, ale do przodu. Jak to można powiedzieć? Coraz bliżej efektu końcowego niż dalej. Także na jesień wyjedzie. Na następny sezon wyjedzie. No. Ja już wam tutaj pokażę trochę, jak ja to będę myślał. Pewno zaraz się włączy kompresor, więc nie będzie słychać, ale tam jakąś może piosenkę fiku miku cyku cyku wrzucimy. No i tyle. No i działaj, panie majstrze. Ja będę pomału pryskał, żeby nie zrobić za ciepło. No i ocenią to później w komentarzach, jak to spierdoliłeś. W komentarzach nie będą widzieć, bo ty na kamerce nie będziesz pokazywał, że są zacieki. Bo ja ci za to płacę, żebyś mnie nagrywał. Ja jestem... Ja wymagam i ja żądam. Ja jestem bezstronny, ja oceniam pracę, więc jak coś spierdolisz, mówię jasno. Zakryte. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wszystko pozabezpieczone. No i...
this ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Już mamy kabinę pomalowaną pierwszą warstwą czerwieni, tak to się prezentuje na ten moment, i za chwilę zabieram się do kładzenia już ostatecznej warstwy tej oto właśnie farby. Delikatnie jeszcze chwilę poczekam, żeby troszeczkę jeszcze podeschła, żeby nie porobiło zacieków, i będziemy malować ostateczną warstwę i będzie cacy, prawie jak oryginał. Bardzo mi się już podoba, już oko cieszy, że tak powiem. No i w końcu zaczyna to przypominać coś. A jeszcze jak tutaj będą szybki, wszystko, nowe uszczeleczki, te małe detale, oj, jak to będzie fajnie się prezentować, już się nie mogę doczekać. No i w jakimś stopniu jest ta większa motywacja do skończenia, że tak powiem, tego projektu T25 od nowa kabiny i nie tylko. No jeszcze wiadomo, jest dużo pracy przede mną, ale już małymi kroczkami jesteśmy już na tym etapie, że przymierzamy się do składania i do pokazania efektu końcowego. Sam jestem ciekawy, jak to się będzie prezentować w całej okazałości. Mam nadzieję, że to w miarę jakoś szybko się to skończy i przejdziemy do innych projektów, a jest ich no trochę, ale pomału, na spokojnie, stopniowo będziemy rzeźbić Ruska, może w międzyczasie jeszcze coś tam w Maseju, ale głównie chodzi o to, żeby jeszcze tamtą część kabiny, czyli tą wannę, przygotować do malowania, pomalować, niech ona chwilę odczeka, ja w międzyczasie sobie zrobię wózek do rozpołowienia MFA. No już mam praktycznie wszystkie materiały kupione. Czekam jeszcze tylko na koła takie metalowe, na których będą się poruszały wózki. Jeszcze się zastanawiam, czy będzie jeden wózek, czy będą dwa wózki. Z tego względu, że no wiadomo, że przy wózku będzie więcej roboty, a tak naprawdę to wystarczy tylko jeden ten wózek na tą chwilę, żeby podstawić go pod blok silnika i odjechać nim kilka, że tak powiem, kilkanaście centymetrów do przodu, żeby dostać się do sprzęgła. A ta druga podpora może być, że tak powiem, tylko przesuwna taka, że ustawiamy cię ją przykładowo pod skrzynię, spieracie i ona stoi na stałe w tym momencie. No wiadomo, że jeśli by były jakieś inne remonty czy coś, to dwa wózki to też jest udogodnienie, bo można rozjechać czy skrzynię, czy coś tam, no. Ale żeby zaoszczędzić czas, to myślę, że po prostu zrobię tylko ten jeden wózek. Zobaczę, jak to wyjdzie z czasem, jeśli będę miał chwilę jeszcze czasu, jeśli będę, powiedzmy, czekał tutaj na elementy, które będą schły, to pokuszę się zrobić tamten drugi wózek. A jeśli nie, no to zostanę po prostu przy jednym wózku, żeby po prostu zaoszczędzić czasu i coś innego zrobić. Ja myślę, że taki odcinek dzisiaj z takiego malowania, trochę Piotruś tam pokazał, jak to wygląda. Garaż jest częściowo tutaj, że tak powiem, zabezpieczony folią, żeby te pyły
które z malowania unoszą się w powietrzu, po prostu nie osadzały się na różnych rzeczach, czy typu migomat, typu nie wiem, no, wiertarka, no to tam kij z wiertarką, ale jakieś tam rzeczy, klucze, śrubki, tutaj różne rzeczy, sami wiecie jak to w garażu jest, no niestety ten garaż już powoli się robi mały. Będą jakieś poczynania odnośnie inwestycji na podwórku, ale to z czasem będziecie mogli to zauważyć. Wszystko małymi kroczkami, ale cały czas do przodu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Piszcie w komentarzach, jak Wam to się widzi. I co? Zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Kończę to malować i idę do domu sobie siąść, odpocząć i pomyśleć, co dalej. W kolejnych odcinkach, co Wam tam nagram i w ogóle opowiem coś ciekawego. Może trochę po cyganie, jak to ja. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!